Witam serdecznie, drogich Państwa. Niestety to chyba już nie jest odwracalne i w rzeczywistości Polacy zostali uwięzieni na 60 lat. Chyba niestety już to jest nieodwracalne, a kredyty za domy będą spłacały nasze wnuki i chyba kredyty będą dawali na 80 lat w Polsce. Ze względu na to, że nie zanosi się na to, aby jakkolwiek miał zostać zreformowany, ucywilizowany rynek nieruchomości i rynek kredytów hipotecznych w Polsce. Niestety, po ruchach w naszej gospodarce nie widać, aby cokolwiek się zmieniło. To oznacza, że w rzeczywistości ludzie, którzy nie mają domów na własność, którzy nie zarabiają bardzo dużo, muszą zrozumieć, że będą niestety dalej przez dziesięciolecia bogacili się dalej, no, w tempie 3 razy wolniejszym niż przykładowy Brytyjczyk, Niemiec, Francuz lub Amerykanin. Ale zanim przejdziemy dalej, moi drodzy, bardzo proszę o subskrybowanie tego kanału na YouTube. Ogląda mnie tysiące osób. Jeden odcinek ogląda tysiące osób, a subskrypcji jest bardzo mało, nawet nie dobiłem do 1000. Bardzo proszę o tę subskrypcję, o łapkę w górę także bardzo proszę i o komentarze w tym filmie, abym wiedział, co sobie myślicie, abym mógł poprawić jakość tych naszych podcastów, czy też wykładów, wideo wykładów. Zatem przechodzimy do sprawy. Niestety to nie jest żadna prognoza, tylko to jest zwykła rzeczywistość. Jeżeli chcesz się posiłkować tym, co teraz powiem, do tego, co teraz powiem, wejdź na hotpoland.pl, można wpisać hotpoland.pl albo hotpoland wyskoczy w Google. Aktualne kursy, dolar na wykresie zmieniający się w czasie rzeczywistej. Tutaj mamy mobilny wykres na telefony wszystkich walut, wszystkich kursów giełdowych. I będzie nam to pomagało zrozumieć niestety ponurą, brzydką, ohydną, obrzydliwą polską rzeczywistość, przez którą niestety już 20 lat temu uciekali ludzie. Słuchajcie, ja pamiętam to jak dziś, jak 20 lat temu właśnie przez kredyty ludzie z Polski uciekali. I co? I przez 20 lat się nic nie zmieniło, rozumiecie? W 2004 roku, no 18 lat temu, słuchajcie, ja pamiętam to jak dziś, wiecie jak to jest, nie? Że rzeczy tam sprzed 20 lat pamięta się właściwie, co tak jakby było, wiecie, tydzień temu, czy tam pół roku temu. Nie wiem, czy też macie taką przypadłość dziwną. Ale niestety, jeżeli to się nie zmieniło przez 20 lat, ten problem, to on i dzisiaj mamy powtórkę z rozrywki po 20 latach, to ten problem znowu się nie zmieni przez 20 lat. Moim zdaniem Polska w ogóle totalnie się nie zmieni i w Polsce dalej niestety będzie, no będzie coraz gorzej. No będzie coraz gorzej. Nominalnie to jakoś wygląda, ale w rzeczywistości Chiny nas wyprzedziły pod kątem zarobków nominalnie. W Chinach już się zarabia tyle samo, co w Polsce. Tak jest. W Chinach zarabia się tyle samo, co w Polsce. A jeżeli chodzi o zamordyzm, no to zamordyzm w Polsce się powiększa, brak wolności. Podejrzewam, że w Chinach istnieje taka możliwość, że tam właśnie obecnie biznes się łatwiej prowadzi niż w Polsce. Niestety tak jest. Ale pozostawiając biznes, dzisiaj temat jest dla zwykłego człowieka, nie dla samozatrudnionego, czyli dla większości społeczeństwa, który niestety, słuchajcie... Dlatego, że ja to mówię, to nie jest dlatego to się stanie. To się po prostu dzieje już od dziesiątek lat, słuchajcie. Tak, ludzie zostali zajechani po przejściu ustrojowym w 90 roku. Dokładnie tak zostali zajechani moi rodzice. Słuchajcie, tak zostali zajechani moi rodzice i ich pokolenie w 90 roku. Słuchajcie, tam jak Balcerowicz rządził. Potem pokolenie, słuchajcie, pokolenie z lat 70. zostało zajechane w 2004, 5, 6, gdy nabrali, słuchajcie, tych kredytów frankowych i te oprocentowania też były wysokie. Zostali ludzie zajechani i też wyjeżdżali wtedy właśnie 20 lat temu, a teraz następne pokolenie zostało zajechane. No, co, jak widzimy, co 20 lat cykl się w Polsce powtarza, zajechania całego społeczeństwa,
A dlatego, że mamy od 20 lat otwarte granice, to ludzie drastycznie stąd uciekają. W latach 90. nie uciekali, był ten sam ruch, bo były zamknięte granice. W 2004, 5, 6 roku już można było uciekać, więc miliony ludzi po prostu uciekło. I teraz miliony ludzi także ucieknie. I słuchajcie, w Polsce pod tym kątem nic się nie zmieni. A o co dokładnie chodzi? Słuchajcie, dokładnie o to chodzi, że w Polsce większość ludzi, którzy nie ma majątku, którzy normalnie zarabiają, jak zwykli ludzie, jak zwykli Polacy, nie będą w stanie się bogacić. I zawsze będziemy mieli za granicą, słuchajcie, miejsce, w którym będzie dało się bogacić, prawda? Bo w Polsce wciska się kity, że my mamy obecnie podobnie złą sytuację jak na przykład w Wielkiej Brytanii, albo w Hiszpanii, albo we Włoszech, no ale oczywiście to jest obrzydliwą nieprawdą. Nikt nie ma tak złej sytuacji z dużych krajów w Europie, ja małych unikam porównania, no bo w tych małych to jest, wiecie, no mały kraj, na przykład taka Estonia, no nie będziemy się porównywać do Estonii czy Łotwy, bo wiecie, w Łotwie mieszka, wiecie, tyle ludzi, co nie wiem, w Trójmieście i w okolicach, prawda? Do brzegu. Dlaczego w Polsce będzie coraz gorzej? I znowuż będziemy powtarzać błędy obecne i błędy sprzed 20 lat i błędy z lat 90. Co się dzieje obecnie w Polsce? No w Polsce się dzieje obecnie to, że słuchajcie, ceny nieruchomości są w stosunku do zarobków za wysokie o 3 razy. Popatrzcie, ja tutaj klikam w House Index Price, House Index Price Poland. India, Poland. I popatrzcie, gdzie jest Index House. Popatrzcie, co tu się dzieje. Na wykresie widzimy 160 od 2005 roku House Index Price podwoił się prawie. Tak? Co z tego House Index Price wynika? Tego nie usłyszycie w telewizji. Mówi się, że teraz w Wielkiej Brytanii jest tragedia, ale tak naprawdę poczwórna tragedia to jest w Polsce. Chodzi o to, że w Polsce na jeden dom trzeba pracować 30 lat, odkładając jedną normalną wypłatę, tak? To nie byłoby najgorsze. To jeszcze nie byłoby najgorsze, bo na przykład w takiej Anglii na taki sam dom wystarczy odkładać wypłatę przez 10 lat, a tam wiadomo, powinno być też 3 razy drożej, no ale obecnie nie jest. Z tym, że jeżeli dochodzi do takich sytuacji, jaką mamy obecnie, czyli bardzo wysokie oprocentowanie, dochodzi do bankructw większości Polaków lub do wyciągnięcia z nich pieniędzy, totalnie wyssania z nich wszystkich pieniędzy, wszystkich oszczędności, do sprzedania wszystkiego, do półgłodowania przez wiele, wiele lat i potem jeszcze w przyszłości. Generalnie polskie społeczeństwo zostało zajechane obecnie poprzez bardzo wysokie oprocentowanie. I zostanie jeszcze mocniej zajechane, jeżeli to oprocentowanie będzie długo postępować i jeżeli jeszcze będzie podwyższane. No, sam problem oprocentowania nie byłby tak wielki i sam problem, że domy nominalnie są 3 razy za drogie w stosunku do płac w Polsce, jak w stosunku do płac domy w Wielkiej Brytanii do brytyjskich zarobków, a problem jest w tym, że Polacy nie mogą się zabezpieczyć przed kupnem domu, tak? Czyli człowiek w Polsce kupując dom teoretycznie jest jak kamikadze. I tak jest, słuchajcie, od 30 lat. Tak? Tak jest od ponad 30 lat. Tak było w 2006 roku. Ja pamiętam, jak ludzie uciekali, jak mieli wysokie raty tam we frankach, czy w tym, jak mieli bardzo wysokie raty, uciekali, uciekali po prostu z Polski, bo te raty były tak przewyższające zarobki, że po prostu wyjeżdżali w 2006 roku. Ja to pamiętam do dziś. Ludzie sprzedawali domy, po prostu uciekali z Polski. Ja wtedy też 20 lat temu, słuchajcie, uciekłem z Polski. Ci ludzie najczęściej w ogóle nie wracają do Polski, bo ci ludzie pamiętają, jaka była Polska. Ludzie, którzy 10 lat temu wyjechali z Polski, bardzo często wracają do Polski jeszcze, ale ci ludzie, którzy wyjechali 20 lat temu właśnie, to są ludzie, którzy mają teraz, wiecie, 40-50 lat i oni do Polski nie wracają, bo oni pamiętają, czym jest Polska. Także oni już byli dorośli, jak widzieli Polskę i co się dzieje, i oni są teraz jeszcze, teraz są starzy, można powiedzieć, 50 lat, bardzo dojrzali. I oni widzą, co się dalej dzieje, a dzieje się to samo. Tak? Czyli dzisiaj
zajeżdżane są rodziny kredytami z zmienną stopą procentową, bo w Polsce generalnie bardzo trudno, teraz dopiero się te kredyty pojawiają, ale jest ich bardzo mało. W Polsce głównie ludzie mają zmienną stopę, przez co zostają zajechani przez wysokie oprocentowanie na setki tysięcy złotych nawet. I przez to także ceny nieruchomości bardzo mocno spadną, więc nawet jeżeli wielu ludzi da radę spłacać te wielkie, gigantyczne raty, to może przyjść bank i powiedzieć: słuchaj, panie Kowalski, dałeś radę spłacić te 10 tysięcy miesięcznie przez te 3 lata, czyli 36 miesięcy po 10 tysięcy, ale panie Kowalski, pana nieruchomość dalej jest na minusowym equity, czyli cena pana nieruchomości dalej nie wróciła do normalnej ceny nieruchomości, bo przyszedł tutaj taki pan i on oszacował, że pana nieruchomość nie kosztuje tak jak 3 lata temu 1 000 000 złotych, a kosztuje 700 tysięcy złotych, tak? Bo jest wysokie oprocentowanie i ceny spadły. I on powie: wie pan co, i w danym momencie bank tu ma w książce, że pan musi mieć 90% kredyt w stosunku do wartości nieruchomości, a ma pan 110%, więc musi pan dodatkowe 200 tysięcy dopłacić. Czyli tak, przez 36 miesięcy było trzeba zapłacić 360 tysięcy, plus dodatkowo jeszcze przyjdą i powiedzą, żeby dopłacić 300 tysięcy do kapitału, ze względu na to, że cena nieruchomości jest niższa niż pozostałość kredytu kapitału. Prawda? To się nazywa negative equity po angielsku. Przepraszam, wezmę łyka kawy. I widzicie, tak wiele rodzin w Polsce zostanie zajechanych, wiecie, na setki tysięcy złotych, dochodząc nawet do 500 000, a nawet jeszcze gorzej, bo jak bank zabierze domy, to już w ogóle się ludzie z tego nie wyczłapią. I o to chodzi, że ci ludzie zostaną zajechani, tak jak zostali ludzie zajechani 20 lat temu i 32 lata temu, i minie jakiś czas, minie 5, 6, 7 lat, te ceny nieruchomości drastycznie w Polsce spadną prawdopodobnie, jeżeli to oprocentowanie będzie dalej tak wysokie, lub też jeżeli będzie jeszcze wyższe, bo oprocentowanie banków centralnych w Wielkiej Brytanii ma wzrosnąć 6%, w Stanach ma jeszcze mocniej wzrosnąć, w Eurolandzie też ma jeszcze mocniej wzrosnąć, więc te ceny nieruchomości spadną. W tym czasie ludzie zostaną zajechani, ceny nieruchomości spadną i znowu obniżą bardzo nisko oprocentowanie. I co się wtedy stanie? Ludzie, młodzi ludzie, lub też ludzie, którym się nie stała obecnie krzywda, lub ludzie, którzy nie rozumieją totalnie, co się wokół nich dzieje, znowuż będą kupować nieruchomości na bardzo tanie kredyty, prawda? Na bardzo tanie kredyty. Tylko że znowuż prawdopodobnie te kredyty nie będą z możliwością zamrażania i rekredytowania, czyli robienia, refinansowania, remortgage, a jak będzie, to bardzo drogo. I ci ludzie będą znowuż mieli przez 5 lat tani kredyt, aż znowuż za 10 lat znowuż powstanie pułapka 15% oprocentowania i znowu miliony polskich rodzin zostanie zajechana. Taki mamy system, słuchajcie, od 32 lat. I koniec. Mówicie: a gdzie indziej niby jest inaczej, czy gdzie indziej przecież też tak mają. Nie, nieprawda. Gdzie indziej tak nie mają. Tak jak wzniesiono, słuchajcie, feudalizm 200 lat później w Polsce, aniżeli na przykład w Wielkiej Brytanii i wielu krajach, tak w Polsce dalej ludzie są dojeżdżani i nie ma takich samych standardów jak w świecie anglosaskim. Mówi się, że w Wielkiej Brytanii jest obecnie gigantyczny problem, że Wielka Brytania to się chyba zaraz zapadnie pod ziemię, a w Polsce oprocentowanie bazowe obecnie to 6,75%. Z tym, że tam miliony ludzi po prostu ma kredyty zamrożone na 2% w skali roku, słuchajcie, na przykład na 8 lat jeszcze, tak? Tych ludzi to w ogóle nie dojedzie, a Polacy mają wszystko na zmiennej stopie i mają bardzo drogie, tak? Czyli tak, Brytyjczycy sobie zaciągnęli kredyty na domy, które mogą spłacić jedną płacą, taką zwykłą, w 10 lat i mają kredyty zamrożone na 8 lat na przykład na 2%, czyli mają ratkę, wiecie, 600 funtów i ta rata im nie wzrośnie i oni tam mogą sobie do 50% nawet podwyższać to oprocentowanie. Oczywiście jest taka możliwość, że będą wypowiadać kredyty, bla, 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 ale jest do tego, wiecie, fundusz gwarancyjny i tak dalej i wtedy te banki muszą być przejmowane przez inne banki i tak dalej, nie? Więc cała Wielka Brytania będzie musiała się zawalić. No, ale w Polsce, słuchajcie, widzicie, tam jest, że zaciągają, kupują domy, które mogą spłacić w 10 lat i mają kredyt oprocentowany, wiecie, na 2% na 8 lat, mają śmieszne ratki
Co z tego, że gaz import skoczy z miesięcznej 150 funtów na 300 funtów miesięcznie? No, no i co z tego? 150 funtów? Wow, ale tragedia wielka, nie? Ja wiem, że są ludzie, którzy nie mają pieniędzy i dla nich to jest problem, ale słuchajcie, dla większości społeczeństwa ogólnie w Wielkiej Brytanii właściwie nic się obecnie nie zmienia. To jest jakaś kpina, jest to w ogóle jakieś kłamstwo wszystko. W Polsce jest wielka tragedia, ale o tym się nie mówi, bo w Polsce ośrodki medialne są zakłamane i opłacane z zagranicy, a ośrodek TVP to jest partyjny ośrodek i tego się nie powinno słuchać, jeżeli chce się dowiedzieć, co się w rzeczywistości dzieje, bo on zawsze będzie chronił tych ludzi, którzy podejmują dzisiejsze decyzje polityczne, prawda? Więc mądry człowiek ich po prostu nie słucha, mądry biznesmen słucha prawdy, słucha liczb, słucha, jeżeli chce mieć pieniądze. Generalnie najważniejsze obecnie dzisiaj jest, żeby mieć kapitał, żeby jak coś to się szybko wyrwać z jednego miejsca na drugie, prawda? Ważny jest kapitał, płynny kapitał. Ale faktem jest to, że po prostu w Polsce nie będzie bogactwa. W Polsce nie będzie bogactwa ze względu na to, że w Polsce co 7, co 8, co 10 lat miliony rodzin będzie zajeżdżanych. Widzimy, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, że to tam trąbią, no bo dzieją się rzeczy, ale w Wielkiej Brytanii ludzie naprawdę nie są zajeżdżani, bo tam ludzie mają zamrożone boże kredyty, no. I to jest wszystko taki teatrzyk. Zadzwońcie do ludzi i się spytajcie, co się strasznego stanie, jeżeli ty zarabiasz 2000, żona zarabia 2000 funtów, razem macie 4000 funtów, mieliście ratę 800 funtów, a teraz będziecie mieli ratę 1200 funtów czy 1300 funtów na zamrożonym na 5 lat. Co się im takiego drastycznego stanie? Co im się stanie, że będą żyć za 3000 funtów miesięcznie? Co im się stanie naprawdę? Co im takiego złego się stanie? Naprawdę. A w Polsce raty 10 tysięcy, tak, w Polsce po pierwsze, tak, w Polsce ludzie zaciągają kredyty na domy, które nominalną płacą trzeba spłacać 30 lat, czyli te domy w stosunku do polskich płac są 300% wyższe niż raty, niż ceny domów w Wielkiej Brytanii w stosunku do tamtych płac, prawda? No, słuchaj, to jest matematyka, nic tutaj nie mówimy, tylko rozszyfrowujemy formułę matematyczną. House to pricing, house price to income ratio i tyle. A w Polsce zaciągają kredyty na domy, które trzeba spłacać 30 lat jedną wypłatą, a dodatkowo zaciągają na te 3 razy za drogie domy, na 3 razy za drogie kredyty, rozumiecie? Czyli tak jakbyśmy chyba nawet 6 razy za drogo płacili. I teraz sobie wyobraźcie, jakim cudem macie się pogodzić, tak? A dodatkowo dochodzi obecnie ten kołchoz finansowo-podatkowy, no totalnie rozjechany, tak? No, słuchajcie, jeżeli się nie zmieni tego systemu kredytowego, jeżeli ludzie nie będą mogli się nim zabezpieczać, to ceny będą nieruchomości ciągle pompowane do niebotycznych wysokości w stosunku do zarobków Polaków, a dodatkowo będą przyznawane kredyty w okresie, gdy oprocentowanie jest niskie, a następnie to oprocentowanie będzie podwyższane i ludzie będą zajeżdżani, tak? Bez możliwości rekredytowania, po prostu będą stawali się więźniami. Tak się nie da planować życia i tak się nie da po prostu bogacić. Tak się nie da bogacić i to się nie zmieni. Widzimy, że się nie zmieni. Tak? A dodatkowo wprowadzono, słuchajcie, nowy ład, podatki coraz wyższe, więcej jest obowiązków. Słuchajcie, są sytuacje, w których w Polsce trzeba jedną fakturę do 4 urzędów podać. Czy wy rozumiecie, co nam się czy wy rozumiecie, co się zrobiło? Słuchajcie, w Biblii jest taki werset, w którym, że tak powiem, naród wybrany przez Egipcjan zaczął być niszczony pod tym kątem, że kazali im robić straszne, najgorsze prace i bez sensu, nie? Dlatego ich niszczyli. I tak właśnie się generalnie robi Polakom. Narzuca się na obowiązki. Jedną na przykład fakturę trzeba, wiecie, zrobić submit, wiecie, dać do 4 urzędów. Przecież to jest chore. Jedną fakturę do 4... Słuchajcie, przecież to jest tak chore, no, że tego się nie da wytrzymać. To jest absurdalne. To także jest absurdalne, że w Polsce nie ma zamrożonych kredytów, a wiecie, rzut beretem w Londynie wszyscy mają, tak? To jest absurdalne. Tak więc słuchajcie, niestety, tak będzie. Co więcej wam teraz powiem. Jeżeli w Wielkiej Brytanii teraz będą wysokie odsetki, to ceny ich nieruchomości tak spadną, nawet 10, 20, 30%, tak? Że na przykład dom nominalnie, odkładając pieniądze z jednej wypłaty, będzie można spłacić w 7 lat, a nie w 10 czy 12. Rozumiecie? To jeżeli teraz można dom spłacić w 10 lat,
a cena spadnie 20% lub 30%, to wystarczy go spłacić w 7 lat. Rozumiecie? W Wielkiej Brytanii spłacacie dom, będzie można spłacić w dom w 7 lat, odkładając jedną wypłatę. A w Polsce dalej to będzie 30 lat, bo nawet jak te ceny zelżą, to one zelżą na chwilę, bo potem znowu obniżą to oprocentowanie i wjadą fundusze i wykupią te wszystkie osiedla, wykupią ludzie i znowu te ceny będą znowuż takie bardzo wysokie i znowuż ludzie będą musieli odkładać 30 lat, żeby spłacić kredyt na dom. Tak więc moim zdaniem w Polsce będzie coraz gorzej, zresztą to widzimy to w służbie zdrowia, że jest tragedia, widzimy to na wielu płaszczyznach. Słuchajcie, w Hiszpanii, tam niby jest jakaś wielka tragedia, ale w rzeczywistości w Hiszpanii to domy są połowę tańsze niż w Polsce obecnie. A w Hiszpanii dalej się zarabia 2 razy więcej niż w Polsce, więc dziwne to jest, prawda? Dziwny ten ich kryzys jest. Dziwne jest tylko, że oni nie muszą używać dodatkowo gazu w zimę, nie mają zimy i tak dalej. Więc na przykład tego się nie da porównywać, słuchajcie, to trzeba zrozumieć praktyką na przykład życia w Hiszpanii, na przykład życia w Wielkiej Brytanii, jeżdżenia po świecie i rozumienia, widzenia rzeczy, tak? No niestety, przyszłość jest nawet nie czarno-biała, a czarna. A po prostu jest czarna. Czarna. I to się nie zmieni. Tak było, powtarzam na sam koniec, tak było 30 lat temu, tak było 20 lat temu, tak jest teraz i będzie znowu za 10 czy 15 lat. Po prostu. To jest przykre, ale prawdziwe. Chciałbym, żeby było inaczej, bo wszystkim nam lepiej by się żyło, byśmy byli bogatsi, fajniejsi i by było lepiej planować życie rodzinne. Ale niestety jest jak jest. I zapewniam was, że to się raczej nie zmieni, jeżeli się nie zmieniło do dzisiaj. Tymczasem bardzo proszę o subskrybowanie mojego kanału na YouTube Formuła Nieruchomości UK, danie mi łapki w górę, a także komentarz. Do usłyszenia.